Cześć wszystkim z tej strony Damianowski i witam Was w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars na moim kanale. Ja akurat w tym filmie będę Wam pokazywał po bardzo długiej przerwie moją listę znajomych w Brawl Stars, którą posiadam na swoim koncie. Jeśli też chcecie się pojawić w moich znajomych Brawl Stars, wbijajcie na moje streamy. Tam się wszystkiego dowiecie. Jeśli jesteście tutaj nowi na kanale, koniecznie stawcie łapkę w górę po więcej materiałów. Kolejny dzień daily, to się nie podajemy, Oraz zasubskrybujcie mój kanał, lecimy po 100 tysięcy i to jeszcze w te wakacje. I jeszcze na szybko chciałem podziękować Piotrkowi za to, co zrobił na moim ostatnim streamku. Proszę napiszcie wszystkich w komentarzach Piotrek Sigma, a ja zapraszam do oglądania. Najpierw przejdziemy w tym odcinku od samego dołu moich znajomych. Potem przejdziemy na samą górę, gdzie wtedy zobaczycie, kto jest najlepszym graczem w moich znajomych. Najpierw mamy Botoriego, którego to jest oczywiście jego drugie albo trzecie konto, które ma na swoim koncie. Też akurat załapałem się, żeby mieć go w znajomych, to akurat jeszcze go mam i nie mam zamiaru go usuwać, bo też nie ma po co, mimo że jest 7 dni nieaktywny, a też większość osób którzy są w moich znajomych powyżej dwóch dni offline, no to wtedy tą osobę usuną ze znajomych, żeby zrobić miejsce dla innych osób. YouTuberów, czy też moich bliższych znajomych nie usuwam, ale ogólnie dotyczy większość widzów, którzy chcieli mieć mnie znajomych. I też muszą zrozumieć, że powyżej dwóch dni offline niestety jest out. Potem mamy Oliwiera, który oczywiście też jest youtuberem. Też go dam radę go załapać do znajomych. Może to nie jest jego najlepsze konto, ale też jeszcze kiedyś miał lepsze, tylko to jest chyba jego tak zwane kolejne konto. Tutaj też mamy Galaxy i to jest ta pani, która występowała w teledysku piosenka o Kto jeszcze nie słuchał to serdecznie zachęcam do wbicia. Z kolejnych z tych Kąt. tutaj mamy Adolfa i Końskie Łajno. To są te dwie osoby, z którymi na co dzień i najczęściej z nimi puszuje. Czy to poza streamami, czy ogólnie podczas streamów. Tutaj widzowie też mogliście się spodziewać, czy ja w ogóle mam Piotrka znajomy, który jest top donatorem mojego praktycznie całego kanału. Jest oczywiście w moich znajomych 11 tysięcy pcharków. Ja go zmobilizowałem do grania w Brawl Stars. Nie wiem, czy sam się zdecydował na to. Ale też konto, mimo że nie jest najlepsze ani najgorsze. Bo chyba gra w Brawl Stars od kilku miesięcy. Ale widać, że lepiej wbija ni niż ja. Bo ja praktycznie w ogóle nie gra w Brawl Stars, Stąd może mieć lepsze statystyki ode mnie. Kolejne konto Mała Panda, czyli kolejne konto Pandy Gaming. Tak samo są wyłapane do znajomych. Nie pamiętam z jakiego to było odcinka albo z live'a. Ale wiem, że podawałem mu kiedyś ID. Prawdopodobnie to było jak byłem chyba Hobby Donatorem dnia. Z tego co dokładnie kojarzę. Ale no wiecie, widzowie, że mimo, że nie było łatwo, to i też mam go znajomych i to jeszcze na jednym koncie, ale jak będzie z drugim kątem to się dowiecie wszystkiego w tym odcinku. Tutaj mamy ZUSKę, która też jest nietypową osobą. 30 tysięcy pcharków, 5500 winów na trójkach, 200 na solo i 90 na duo. Prawdopodobnie to może być jej multikonto albo główne konto, nie wiem, ale trochę ma tych 30 rank. Kolcik Daryl i chyba na tych postaciach Zobaczmy niżej, no teraz widzicie Same i pierwsze Rangi na chyba około 30-40 zadymiarzach A co jest najlepsze? Ono ma 79 zadymiarzy Jak na takie konto? Mimo, że ma 30 tysięcy parków Czy dalej wbija, czy nie? No, soliny. Teraz mamy tutaj championa Jest 2 dni nieaktywny A kiedyś był 40 dni nieaktywny Prawdopodobnie odszedł z Brawl Stars Pewnie, że mu się znudziło Albo po prostu miał maturki, mówił, że prawdopodobnie Prawdopodobnie zdał, więc to jest najważniejsze, ale tak się prezentuje jego konto. Kiedyś bijał bardzo dużo, teraz nie wiem, co się z nim dzieje aktualnie, ale też jest tutaj mile widziany, bo może kiedyś go zaproszę na odcinek. Jeśli chcecie, żebym go zaprosił na odcinek, albo innych youtuberów, piszcie w komentarzach, to chętnie zajmę się tą propozycją. Teraz mamy kolejnego youtubera, czyli jest to dokładnie Tori. Powiem tak, byłem kiedyś wyżej od niego w pucharkach. Ale teraz kurczy bych mnie dogonił I nawet miał więcej 40 40600 pcharków Zobaczmy to oczywiście jego konto Powiem wam, że sporo ma tych 25 rank I jeszcze ma spajkę na 30 rangę, to też widzowie widziałem No powiem wam, że jak na takiego youtubera, no to jest serio solidne konto Ale że też taki youtuber się trafił jak on, który ma prawie milion subskrypcji No chyba każdy by chciał go mieć, no przyznajcie i widzowie Versace, czyli OP Brawl Stars też kolejny YouTuber, który się załapał, czyli którego też mogę mieć go w znajomych, to 10 2300 pucharków. No, on dużo też regularny jest na YouTubie i też nie wiem w jaki sposób go dodam do znajomych, chyba po znajomości albo jak byłem top donatorem, jak jeszcze kiedyś robił streamy, a teraz na co dzień chyba nie robi i po prostu teraz. Może być ciężko, żeby mieć go znajomych. No, chyba, że robi konkursy na odcinkach. No może o tym nie wiem. Antka tutaj też ma. On najczęściej ze mną wbija. On też jest stałym w walce. Jest solidnym zadymiarzem. 53 tysiące pucharków Legendarna dwójka ma w rankingowym. Ale <grym> wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że robiłem kiedyś z nim tak, że. Miałem z nim wbić 30 rangę. Jako ja pierwszy wbiłem 30 rangę na Larry i Lavry, ale on jeszcze na innych zadymiarzach nie ma. Może muszę się uda, może nie. Ja mu życzę powodzenia. Jeśli oglądasz stary ten odcinek, no to załatw kogoś, wbij tą 30 rangę i będziemy kwitać. I teraz widzowie mamy top 5, top 5 moich znajomych w Brawl Stars. Na początku mamy The Gaming, który ma oczywiście kod twórcy w Brawl Stars. Już od około 3 lat 73 tysiące pucharków, 32 tysiące winów na trójkach, ma wszystkich i też ma 35 rangi na Lary i chyba też ma na 8 bitowcu co wszystko wbija na solo. Przygodziks tak samo mocny pro player, prawie 75 tysięcy pucharków, jest master 24 tysiące winów na trójkach, on też ma 35 rangę, ale na Lary i Lavry, co też jest mało spotykane, bardzo dużo 30 rang top 3 kebab szef on wbił na ostatnią chwilę, bo szukam osoby, które mogli wziąć udział, bo jeśli było tam 45 osób w turnieju, a szukałem 48 no to pomyślałem, że jeszcze poszukam jedną osobę i akurat trafiło na kebaba. I mimo, że przegrał z jeleniem 2 do 1 w którejś tam fazie pucharowej, ale jak na jego konto i na jego skilla, no trzeba być naprawdę w ciężkim szoku. I jeszcze on jest tą osobą, którą pomógł mi pierwszy raz w życiu wbić 30 rangę na Larry'e Lawi, za co jestem też mu Mega wdzięczny. Trzymajką do rangę też ma 35 rangę na i Lavry. Konto jest naprawdę solidne, bardzo, bardzo mocne konto, jak na taką ilość pucharków, ale jestem ciekawy, czy ktoś z moich znajomych będzie chociaż top 1. Top 2 tutaj mamy Łanie 75 tysięcy pucharków, 38 tysięcy minut na trójkach. Master, oczywiście, został wbity też w tym sezonie, to też gratulacje. I to jest też osoba który dwa razy z rzędu wziął udział w moich turniejach 1 vs 1 i dwa razy wygrał. Mocny zadymiarz, choć jedna osoba prawie go powstrzymała, wtedy przegrał jeden mecz w fazie grupowej, ale za to co on robi, nie wspominając o tym, że przegrał 1 na 2 z pandą przeciwko chyba Bolt Adikowi, to był tym puszkiem. No, Trzeba być mocno w szoku. Jest Piper, jest ciuchcia na 35 randze, czyli no dużo tych osób, które mam chyba stop 5 albo stop 10 mają 35 rangi jako jedyni w moich znajomych. I też z nim wbijam pucharki, też jest mocnym z Jestem po prostu w ciężkim szoku. I ostatnia osoba z moich znajomych jest to Gigi's. John. 77 tysięcy pucharków, 27 tysięcy winów na trójkach, na solo prawie 5 tysięcy winów i 2300 na duo. Jest oczywiście master z zadymiarzami. Prezentuje się następująco, bo też widziałem przed odcinkiem. Chłop ma bardzo dużo 35 rang 1300 na kolcie, 1260 na kolet. No, konto jest mocne. Powiem wam, widzowie, że konto jest mocne, co też jestem w ciężkim szoku. Nie wiem, ile moi znajomi długo grają w Broadstart. Czy nie? No, też chciałem w przyszłości mieć takie konto, choć wiem, że może być to ciężkie do zrealizowania, ale jeśli będę pracował nad swoją aktywnością, no to myślę, że z coraz kolejnym dniem konto będzie coraz mocniejsze i będę miał. Podobnie co moi znajomi. Czyli tak się prezentuje lista, może nie jest najlepsza, bo nie mam żadnej osoby, która ma powyżej 100 tysięcy pcharków, ale wolę mieć taką, jaka teraz jest. I tak bardzo dziękuję każdemu, kto mógł mnie przynieść do znajomych. Jest mi naprawdę bardzo miło. I jeśli też chcecie mieć mnie znajomych, no to wbijajcie na moje streamy albo też na moje odcinki, shorty, bo czasami będę robił konkurs o dodanie do znajomych. Naprawdę warto. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, łapeczka w górę, subik na kanale, kto jest tutaj nowy, nowa, i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!